Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Mania Plus Encore Mode. I gramy w Wild Ocean, gdzie znowu pokażę, jak przechodzić poprawnie bossa jednego, którego z jakiegoś powodu wszyscy mają z nim problem. Tylko nie ja. Mam nadzieję, że dzisiaj zdobędziemy już ostatni szmat chaosu. Bo jak nie, to mamy problem, bo sobie... kurde. I zaczynam tu lamić, co jest niezbyt dobre. Niezbyt dobre to jest. Tu nic chyba nie ma. A nie wiem, coś jest. Nie chcę tego. To jest B. A coś może być fajnego? O, coś tu może być fajnego. I... jest! Okej, dobra. Po prostu do niego źle podchodzę, że tak powiem. Okej, dobra, więc... no cóż, to nie pykło. Więc musimy szukać następnego. Jakim jestem idiotą, nie wiem, po prostu... ostatnie dni dla mnie to jest po prostu katastrofa istna. Poniedziałek to była po prostu... katorga, a nie dzień. Ci, co byli na live streamie z Spyro Free, wiedzą. Teraz wtorek niezbyt mi się też dobrze zapowiada. Po prostu czekam tylko aż, bo nie wiem. Ten dzień po prostu... aż ten tydzień się skończy, bo on się zdecydowanie dobrze w jakimkolwiek stopniu nie zapowiada. Nie cierpię go obecnie. Po prostu nie. Wszystko mnie ostatnio irytuje przez to. Od poniedziałku. Znaczy od poniedziałku, no. Wszystko mnie irytuje, o! Ostatnimi czasy. Teraz. To jest nie do zniesienia nawet, wam tak przyznam. Znaczy przyznam, nikt mi nie zarzucił, że to jest nie do zniesienia, ale... ale wciąż muszę wam to przyznać, że jest po prostu to nie do zniesienia. Okej, dobra. To jest mój czas teraz, żeby zabłysnąć. Easy! First try! Okej, okay, więc może jednak nie jest aż tak źle, jakby się wydawało. Ale w każdym razie, no, zdobyliśmy wszystkie szmaragdy chaosu. Teraz możemy się stawać super formami naszych tam wszystkich bohaterów, czyli Soniciem, Tailsem, Mightym, Knucklesem, Rayem. Chociaż, szczerze to... według mnie Mighty i Ray tak naprawdę nie mają nic specjalnego. Znaczy, z tego co wiem, to... Ray nie ma chyba jakichś tam limitów na swoje latanie, czego w ogóle nawet się dowiedziałem, że on ma jakieś limity na latanie, tak ogólnie, więc to jest fajne. A Mighty po prostu jest jeszcze bardziej OP, znaczy no w sumie Mighty jest od początku OP, ale
Jak jest Super Mighty, to... No nie wiem, no tak naprawdę nic go nie różni od Sonika wtedy, tak zbytnio. Poza tym, że nie ma specjalnych animacji. Więc... no. Więc po prostu, no, ja nie wiem, po prostu... zaraz będę umrę, zaraz umłę, po prostu. Ja nie chcę umłać. Ale dobra, Oil Ocean, akty drugi. Gdzie teraz... to jest inspiracja, znaczy inspiracja, no. No, powiedzmy, że taka inspiracja. Sandopolis Zone? Gdzie po prostu musimy pamiętać o aktywowaniu tych przycisków, bo inaczej pierścienie będą nam znikały pojedynczo i to nie będzie fajnie. W Sonic, to było w Sonic Knuckles, tylko że tam były duchy, które nas chciały zjeść. Zjadały nam po jeden pierścień. No nie, kurde, no. Nie ogarniam zbytnio czasem tutaj tarczy ognistej. Ona czasem działa, to znaczy działa, ale z jakiegoś powodu czasem działa na tej lawie, czasem to znaczy na tym oleju czasem nie działa. Nie wiem w sumie co w końcu działa, co nie działa. W ogóle fajnie jest to, że Sonic ma, że Encore Mode, znaczy Encore Mode, że plus dodało Tom. Nowe animacje dla Supersonika. Nie wszystkie są. Co według mnie jest głupie, no jak już daliście te nowe animacje Supersonika, to mogliście chociaż dać je już wszystkie, a nie po prostu o te, które jakieś tam były fajne, to zrobiliśmy. A na przykład zjeżdżanie, nie, to jest normalny Sonic po prostu z jakiegoś powodu. No, ja nie wiem, ale ja stąd chcę wyjść, bo mi bardzo się nie podoba aspekt tego, że mogę sobie strzelić tutaj. Dobra, więc teraz wejdę sobie tu, żeby nie stracić już pierścieni. Znaczy, jak tracę bez nic personikiem, ale styl. To było typowe dla Mani. Bo wiecie, Mania to jest Sonic 06 dla klasycznych gier. Taki protip, taka ciekawostka, żeby się ludzie zdenerwowali. Nie, no, ja... No nie wiem, jak mam to przedstawić. No ja kurde, no lubię Mania, ale no... Kurde, żeby od razu mówić, że fani to... jacyś bogowie są, że oni zrobili coś takiego, to nie... To jest jakieś... To już jest chore, tak trochę. Tak według mnie, no... Mania, jak każda gra, nie jest perfekcyjna i żeby od razu mówić, że łohoho, Mania to jest świętość, wywalić Sonic Team, bo zrobili Sonic Forces, a nie Sonic Manie i Sonic Team jest głupi i w ogóle, i niech fani robią grę, a nie Sonic Team. Nie, ale nie, to już wtedy jest żałosne, tak to. Dobra, i mój bardzo ulubiony boss, bo jest bardzo łatwiutki. Jak mówiłem, jest bardzo łatwy. Nie wiem, co ludzie mają z nim jakieś wielkie problemy. Nawet go na streamie przeszedłem Mighty, bodajże chyba bez super formy i... nie udało mi się, więc proszę mi ty nie mówić, że bo użyłeś super formy na początku. Pixel, ty to po prostu... dla ciebie wszystko jest łatwe. Git goose po prostu i tyle. I teraz Lava Reef Zone. Które jest fajne. W sumie, tak naprawdę nie widzę co tak naprawdę zmienił tutaj w Encore Mode. Nie wiem, kolory są może bardziej czerwone? Typu niektóre, ale no... nie wiem, może ja jestem daltonistą, ale...
Dla mnie to Lava Rift nie wygląda prawie w ogóle inaczej niż to, które było w podstawowej manii. Oczywiście nie zaprzeczam, że to po prostu ja... Co? Coś? Co? Co? Co tu się stało? Sonic Mania... To najbardziej dopracowana gra przez... Majsterszyk po prostu dzisiejszego gamingu. 10 out of 10, a IGN. nie, po prostu... Ja lubię czasem bardzo też hejtować na manię, bo wtedy to ludzi denerwuje. A ja lubię tak troszeczkę ludzi denerwować, dlatego że... No, jak mówiłem, no uważam, że to jest trochę głupie mówić, że o, Sonic Team jest gówniany, bo nie zrobił manii, tylko zrobił Sonic Forces. Z jakiegoś powodu tworzenie Sonic Forces od razu oznacza, że jesteście do dupy, a jeszcze wcześniej zrobiliście Sonic Generations, wszyscy was uwielbiali, zrobiliście Unleashed, najpierw was wszyscy uwielbiali, później was wszyscy hejtowali, bo Unleashed było bardzo hejtowane na początku. Taka ciekawostka. Później zrobiliście... W sumie Colors też jest teraz hejtowane, więc najpierw zrobiliście Colors, później, które było bardzo dobrze przyjęte, a teraz jesteście hejtowani. Później zrobiliście Sonic Lost World, byliście hejtowani, później mówiliście, aaa, to nie jest aż takie złe! W sumie. Więc... Nie, ja nie mam słów po prostu ani do fanboyzu Sonica, ani do... W ogóle czegokolwiek Znaczy, może tak, ja tak trochę, można powiedzieć, hejtuję fanbase Sonica. Ale to nie jest taki, że wiecie, ślepy hejt, co tylko na... Właśnie tak naprawdę wymieniłem mój największy problem z fandomem Sonica. I po prostu no... Mi się fandom nie podoba osobiście, ja... Ja to zawsze tłumaczę tak. Ja nienawidzę fandomu. Ja po prostu lubię ludzi z fandomu. Może by to nie było, że o, Pixel hejtuje cały fandom, nikogo z niego nie lubi, bo... Fandom Sonica ma naprawdę świetnych ludzi. Co po niektórych. I ja tych ludzi szanuję, lubię i w ogóle i tak dalej. Ale samego fandomu ja nienawidzę. Praktycznie. I mówię to z czystym sumieniem, że ja po prostu z fandomu Sonica nienawidzę. Oczywiście gram to już sobie pink na kiec. Fajne jest według mnie to, że zmienili trochę w manii to, jak działa Super Knuckles, że on teraz tak śmiga po prostu po ścianach. Jak w łazie, a nie, że o, tam idzie powoli. Jest fajnie. To mi się podoba. Więcej takich innowacyjności ma jak ten. Znaczy no, poza Drobdaszem i przy przywróceniem Mighty'ego i Ray'a. Nie ma żadnej innowacyjności. Ale co tam? Pani Sonica i tak powiedzą, że o, mania najlepsza, pani to zrobili, a pani są najlepsi. Wywali Sonic Team, też uratowałem Sonica, znaczy uratowałem, ale zdobyłem go z powrotem. Uratowałem Sonica. O! Nie, naprawdę nie chcę zginąć przez to, że nadal nie naprawili tego, że Knuckles po prostu niszczy całą grę swoim wchodzeniem po ścianach. To serio, jak wejdziecie... Nie wiem, nawet to się kiedyś na jednym z moich live streamów działo, że po prostu wszedłem do jakiejś ściany, po prostu wspinałem się Knucklesem, wszedłem do jakiejś ściany i
I nagle mnie gra zabiła, bo byłem w ścianie. Takie, aha, fajnie. Sonic Mania, ten out of ten. Best Sonic game. Znaczy nie, bo ostatnio w sumie Mania dostała najwyższy rating Sonica kiedykolwiek. Więc no, best Sonic game ever. No chyba nie. Nie wiem, ja no, uważam, że Sonic Knuckles jest tą najlepszą grą w Sonica. Póki mi Sonic Mania 2 nie udowodni inaczej, sorry. Ale taki jest, takie jest moje zdanie. Mania 3, jeśli będzie miała wszystkie oryginalne poziomy, nie będzie miała takich bugów okropnych jak jedynka, że tak powiem, wtedy możemy pogadać o najlepszej grze Sonica. Dopiero wtedy. Knuckles. Kurde, chciałbym, żeby ten jego taki, no, cios podbródkowy był dany jako przycisk, tak, żeby można w razie jakichś przeciwników, tak. No, nie byłoby to zbytnio przydatne, ale fajnie, ale tak śmiesznie by było robić. Jo. O. Oh no. Tails. Tails. Masz wyższy skok niż Knuck i Knuckles. To jest ziup. W sumie zmieniłbym sobie na Sonica, albo na Mighty'ego, albo Ray'a. A! Nie! Oh no! Raczej, oh no! Knuckles też dostał. Znowu oh no było. Takie niesłyszalne. Ty ciche, oh no! Trust me. Tak było. Pyk, a nie trafiłem. I myk, kurde. O, o, proszę bardzo. Patrzcie, nawet znajduję dalsze pierścienie. Czy Super Tails mi się chce? Najchętniej to bym Sonica sobie wziął, ale... Nie, może jest to zmiana? Nie, to jest... Ej, w sumie... Poczekam sobie, aż znajdę gdzieś... monitor ze zmianą. I wtedy użyję... super formy jakiejś. Aha, fajnie, to nic nie ma. Nic! Moja ulubiona... Zaraz, chwila, moment. Czy ja widziałem, co dobrze widziałem? W ogóle to niedopasowane niektóre... Arty... Ja pier... Nie. Teraz to zauważyłem, że niektóre są tak po prostu fest niedopasowane te kamienie do siebie. I tutaj, tu na górze jest taka znacząca linia. Ja pierdziel. Ale oczywiście Sonic Forces to tylko zwracają uwagę na gameplay, nie popatrzą na wizualia. Dobra, używam Super Tailsa, robić to. Ale wizualia Mani to są zarąbiste, to na nie, to na to nie patrzymy nawet, ale nie, kurde. Problemy są tutaj z tym konsystencją. Nie, no zaraz ktoś mówi, Pixel, ty hejcisz Mani, bo Forces nie było, nie było takie dobre jak chciałeś. Według mnie Forces było bardzo dobre. A Mania też świetnie wyszła, tylko... Krytykuję trochę tą hipokryzję, że Mania też ma wiele niedociągnięć, a jest uznawana po prostu za, no, best Sonic game ever. A to nie jest prawda, po prostu. Ja rozumiem, że Forces nie wyszło. Ja się z tym pogodziłem, no... No kurde, no mówi się trudno, może innym razem wyjdzie. Patrzę, nie wiem, Sonic Forces 2 czy coś, że nie sądzę, że akurat nazwą to Sonic Forces 2, ale powiedzmy, że na potrzeby tego, na potrzeby tej prezentacji, powiedzmy, że Sonic Forces 2 by wyszło, które by było świetne, zarąbiste, po prostu, nie wiem, tak bardzo teraz kochane jak Unleashed,
albo coś w tym stylu. To i tak nie będzie. O! To i tak nie będzie uznawane za best Sony game ever, bo to jest gra 3D. Bo najbardziej hejtują też gry 3D ludzie. To jest akurat prawdą. No Sonic... No bo to jest tak, no... Najpierw było tak na przykład, że o, Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2 to są takie zarąbiste gry, o ja pierdzielę. A teraz tak ludzie się przypowi, wiecie co, te gry nie są już takie fajne, one się źle postarzały, one się postarzały źle. Nie, w ogóle nie rozumiem o co chodzi z tym postarzaniem gier, no kurde, no gra nie była robiona z myślą o tym, jak ludzie będą grali 20 lat później. Gra była robiona na to, jak ludzie będą grali teraz. Tak nie rozumiem, na przykład, nie wiem, a Super Mario 64 jest nadal na przykład takie sławione, chociaż na przykład, no kurde, no kamera to jest po prostu paciewna tam. Takie, dlaczego w ogóle to jest takie uznawane za świetną grę, best game of all time, podczas gdy jest... No jest średnie, no. Chociażby nawet przez tą kamerę jedną. Znaczy jedną. Zrobiliśmy Lava Riffy. O Jezu, ale się zagadałem przez 126 minut. Ale dobra, moi drodzy, to było niestety na tyle w tym odcinku. Zobaczymy się w następnym, prawdopodobnie już ostatnim. No i co, no, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos! Control!